Zobaczymy w wyniku. Proszę Państwa, kierownikiem naszej gości jest pan Waldemar Wolkanowski. Z numerem pierwszym w zespole naszych gości wystartuje Marek Mróz. Numer drugi to Roland Wieczorek. Proszę Państwa, numer trzeci to kapitan zespołu Karol Lis. Proszę Państwa, wszyscy... Olek Wołochow. Numer piąty, Józef Cebula. Numer szósty, młodzieżowiec Mirosław Sosna. Siódemka to Zoltan Hajdu. Proszę Państwa, 24 maja w Zielonej Górze jest runda kwalifikacyjna indywidualnych mistrzostw świata. Tam również wystartuje Zoltan Hajdu. Życzymy mu wielkich sukcesów na torze w Zielonej Górze. Ósemka to Dariusz Wach. Proszę Państwa, i teraz ja przedstawię naszą drużynę Iskrę Ostrów, którą do prezentacji przyprowadził kierownik pan Zbigniew Ciupka. Oczywiście nie będę przeprowadzał żadnych egzaminów, to już uprzedzam zawodników Iskry, tak jak to zrobił Staszek Baura dla kapitana gości. Proszę Państwa, z numerem 9 Jacek Brunajzer. Jacek bardzo mnie prosił, żebym nie mówił Państwu tego, co on mi powiedział w parkingu, ale ja jestem tak uradowany tą wypowiedzią, że powiem. Zdradzę tę tajemnicę. Jacek ma zamiar zdobyć dzisiaj, proszę Państwa, minimum 13 punktów. Proszę Państwa, z numerem 10 Marek Latosik. I proszę Państwa, zawsze z ogromną przyjemnością czytam nazwisko Franciszka Jaziewicza, numer 11. A dlaczego? A dlaczego? Zaraz wam powie o tym Staszek Baurek. Proszę Państwa, w różu, a bowiem w ogóle w sporcie są dwie takie tendencje do działania. Jedna to chciałoby się zadziałać tak, żeby podmładzać reprezentację, powiedzieć starszym do widzenia, bo młody jest odważny, młody jest bojowy i tak dalej, i tak dalej. Druga przeciwna tendencja w działaniu to jest taka, żeby powoływać do drużyny zawodników, którzy dysponują. Dobry przykład z Franka Jaziewicza na starcie. Przemku, serdecznie proszę robić to tak, jak robi Franek. Proszę Państwa, z numerem 13 Jan Schinagl. Ponownie z numerem 13, ponieważ ostatnio oświadczył, że ten numer dla niego jest szczęśliwy. Numer 14 Arkadiusz Matuszak. Znakomity zawodnik. Numer 15 Piotrek Kociemba. Kapitan zespołu. I z numerem 16 Marek Garszczka. Proszę Państwa, serdecznie. Jadący wyścigu pierwszym w kaszku białym Roland Wieczorek z kolejarza Remago poleca dotknięcie taśmy z tego wyścigu.
Nagle, ale zawodzi. Thank you.
Thank you.
set wygrany. Proszę Państwa, Olek Wołochow, szkolarza Repagopola, zwyciężył w wyścigu 15-14. Tego czasu 69 sekund i 55 setnych. 69 sekund i 55 setnych. Drugi na...